Panie ministrze, w jakim stadium przygotowań jest mapa drogowa, która ma doprowadzić do finansowania budżetowego służby zdrowia w Polsce? Do pewnego stopnia można powiedzieć, że ona już jest gotowa, tylko rozmawiamy na poziomie rządu, na ile i w jaki sposób zostanie zrealizowana. Ja od początku deklaruję i tutaj moje stanowisko jest niezmienne, że polska służba zdrowia wymaga bardzo wielu korekt, regulacji, czy nawet dużych zmian organizacyjnych, tak żeby pieniądze, którymi dysponujemy, można było wydawać bardziej racjonalnie, ale też jednocześnie, nie ma co ukrywać, jesteśmy na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o ogólne finansowanie publiczne służby zdrowia. Wystarczy porównać to z innymi krajami i trzeba powiedzieć, że oczywiście nie ma jakiegoś standardu, ale porównujemy się do krajów niekoniecznie tych najbardziej najbogatszych, ale także tych krajów naszego regionu, które mają podobną zamożność, podobną historię. No i także słuchając tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, trzeba powiedzieć, że dla kraju o takiej sytuacji jak nasze, jak nasz kraj, finansowanie na poziomie 6% produktu krajowego brutto, jeśli chodzi o finansowanie publiczne, no to jest to, do czego chcielibyśmy dążyć. Gołym okiem widać, że skoro startujemy z poziomu 4,4, bo takie są ostatnie dane, no to bardzo dużo brakuje i nie ma takiej możliwości, żeby to się zmieniło z dnia na dzień. Także, tak jak pani zresztą wspomniała, właśnie jedynym rozwiązaniem, o jakim można myśleć, jest właśnie taka mapa drogowa. I mam nadzieję, jestem dobrej myśli w tym zakresie, że takie rozwiązanie zostanie przyjęte. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie minister zdrowia, bo my będziemy bardziej konsumentami tego, tylko minister finansów czy rząd musi się na takie rozwiązanie zgodzić. Ja jestem dobrej myśli. Natomiast oczywiście jest kwestia, w jakim czasie i w jakim tempie będziemy gonić te sąsiednie kraje. Ale jest duża taka zgoda polityczna na to, żeby tę reformę przeprowadzić, żeby finansowanie służby zdrowia właśnie było budżetowe. Pytanie, czy można już w jakiś sposób poszacować poziom tego finansowania, jaki ten budżet będzie i na ile lat rozłożone jest to dojście do określonej sumy. Pan wspomniał o innych krajach. Warto też Czechy przywołać, które mają prawie 8%, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia, więc to jest rzeczywiście wyzwanie dla nas. No ale to właśnie o tym mówiłem, to znaczy ja z jednej strony w ministerstwie przygotowywane są rozwiązania, które zmienią instytucje, struktury, które są odpowiedzialne za finansowanie i tutaj z Narodowego Funduszu Zdrowia przejdziemy, czy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, prawda, przejdziemy do finansowania opartego na uprawnieniu rezydenckim, czyli po prostu każdy, kto w Polsce legalnie żyje, będzie miał prawo dostępu do publicznego systemu, jak i od strony strukturalnej, to znaczy nie Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest instytucją ubezpieczenia zdrowotnego, tylko prawdopodobnie Państwowy Fundusz Celowy, który będzie zarządzany przez instytucję, która, no, można powiedzieć, będzie troszkę zbliżona do Narodowej Służby Zdrowia w Wielkiej Brytanii. Czy to będzie 5-6 lat? Przygotowanie tego. Panie redaktor, dzisiaj nie jestem gotowy na to, żeby odpowiedzieć, to znaczy zmiana struktury to jest z całą pewnością znacznie krótszy czas. To nastąpi prawdopodobnie, jeśli nie w trakcie, to pod koniec, czy na przełomie przyszłego roku i następnego, ale to jest rozwiązanie, jeśli chodzi o strukturę. Natomiast jeżeli chodzi o poziom finansowania, to tak jak już mówiłem, mapa drogowa oznacza po prostu systematyczny wzrost z roku na rok finansowania. W zasadzie to byłoby też możliwe na zasadzie finansowania w obecnym modelu. Także to są dwie, można powiedzieć, niezależne od siebie ścieżki, chociaż w pewnym sensie też związane z planami rządu zmiany sposobu poboru danin publicznych z różnych danin na jedną daninę i prawdopodobnie to będzie jakoś tam zgrane jedno z drugim. Czy pan minister ma pomysł na to, jak wyrównać różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pielęgniarkami a lekarzami w tej? Ja myślę, że to jest znacznie więcej niż tylko różnica między pielęgniarkami i lekarzami, bo to jest również różnica między pielęgniarkami i ratownikami,
a także między tymi grupami, a pozostałymi pracownikami medycznymi, bo przecież tych pracowników medycznych jest wiele innych osób. To są diagności laboratoryjni, to są psychologowie, to są technicy medyczni różnego rodzaju, fizjoterapeuci i tak dalej, i tak dalej. I słusznie pani o to pyta, bo moim zdaniem problemem, jeśli chodzi o płace w służbie zdrowia, jest nie tylko, że tak powiem, wysokość, prawda, czy niskość tych wynagrodzeń. Generalnie większość osób uważa, że jest, że te wynagrodzenia są poniżej tego, co ludzie w służbie zdrowia powinni zarabiać, ale drugim problemem oczywistym jest niesprawiedliwość proporcji pomiędzy tymi zawodami i nad tym pracujemy. Od kilku miesięcy spotyka się w Ministerstwie Zdrowia sekcja branżowa, zespół branżowy Rady Dialogu Społecznego. To jest spotkanie między stroną związkową, pracodawców i rządu i pracujemy nad rozwiązaniem takim całościowym, które no, oparte jest na idei minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych zawodach medycznych względem jakiegoś wskaźnika, na przykład wynagrodzenia, średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej albo jakiegoś innego wskaźnika. I myślę, że generalnie jest zgoda wokół takiej koncepcji załatwienia tej sprawy. Oczywiście prawdopodobnie dyskusja będzie, jak powinny wyglądać te wskaźniki, to znaczy jak powinny wyglądać proporcje między poszczególnymi zawodami, to jedno. A drugie, w jakim czasie, bo tutaj też będzie trzeba zastosować taki mechanizm mapy drogowej, dojdziemy do takich poziomów, które są satysfakcjonujące dla pracowników. Bardzo dziękuję. Możliwe dla pracodawców, a także dla systemu. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję bardzo.